Drodzy Państwo, wybiło nam oczko. Po krótkiej nieobecności wita się z Państwem Kasper Witt i zapraszam na Ekspres Międzychodzki 21. Zaczynamy! Fala protestów przeciwko proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość zmianom w sądownictwie rozlała się po całym kraju. Nie mogło ominąć to także Międzychodu. Zapraszam na materiał. We wtorek, 25 lipca, na Międzychodzkim Rynku odbyła się manifestacja w obronie niezależności sądów i w obronie demokracji, zorganizowana przez Międzychodzką Platformę Obywatelską. Wydarzenie poprowadziła Elżbieta Śpiączka. Na manifestacji, oprócz około 40 mieszkańców naszego miasta, pojawiły się lokalne postaci Platformy, w tym także i poseł na Sejm RP Zbigniew Eichler. To jest protest młodzieży polskiej, młodzieży międzychodzkiej, naszej młodzieży, przeciwko wolności, przeciwko... No, rząd obecny nie wypełnia oczekiwań takiej Polski, jaką młodzież by chciała. Nie tylko w Międzychodzie, ale w niemal wszystkich miastach, miasteczkach, i dużych, i małych. Po prostu młodzież chce innej Polski, nie takiej, jakiej myśmy urządzili, jaką do tej pory była. I stąd ten protest, ten krzyk, że chcą wolności, chcą demokracji, chcą wolnych mediów, chcą konstytucji. Czytają konstytucję, to jest niesamowite. Młodzi ludzie, byłem na wielu protestach i muszę powiedzieć, że niektórzy wypowiadali się w sposób spontaniczny, że ich gremium to nigdy nie występowali, że tylko 2-3 osoby, 4. A tutaj takie setki tysięcy, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, mieszkańców. Wszyscy są zdumieni, zaskoczeni. Tego na pewno Prawo i Sprawiedliwość nie spodziewała się. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że prawo, jeśli chodzi o sądy, musi ulec zmianie. Sędziowie zapomnieli o... Pomylili bezkarność z niezawisłością, są aroganccy, są przewlekłość sądów. Ja w jednej sprawie uczestniczyłem 15 lat. Tak nie może być. Pomimo takiego, a nie innego tematu demonstracji, poseł Eichler nie omieszkał skomentować także innych wydarzeń politycznych w Polsce. Ale nie wykluczam po ostatnich słowach, bo przerażało mnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w zakresie Smoleńska, przytaczanie tych ostrych słów. Jestem przerażony, czy to rzeczywiście tak pokojowo się skończy, czy czasami boję się wojny domowej w Polsce. Jesteśmy narodem temperamentnym i trzeba robić wszystko, was nadzieja, żeby trzymać temat, żeby do tego nie doszło. W żadnym przypadku. Piękne narody nadbałkańskie nie ustrzegły się tego, więc nie daj Boże, żeby to w Polsce się zdarzyło. To jest wasza najważniejsza praca. Czy organizatorzy byli zadowoleni z frekwencji? Znaczy, jako Platforma jesteśmy bardzo zadowoleni, mimo tego, jaka jest pogoda, mimo tego, że pan prezydent nas troszeczkę oczywiście pozytywnie zaskoczył podwójnym wetem. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że najważniejsza ustawa nie została zawetowana. Ustawa o sądach powszechnych, która będzie dotykać tych sądów naszych lokalnych. Dlatego mimo tego oceniamy, że frekwencja była zadowalająca, jak na pierwsze spotkanie w Międzychodzie i na pewno nie ostatnie. Po manifestacji na stronie międzychodnaszemiasto.pl rozpętała się prawdziwa burza, bo raczej merytoryczną dyskusją nazwać tego nie można. Jak łatwo się domyślić, część mieszkańców poparła pomysł Platformy na manifestację w naszym mieście. Z kolei inni mocno krytykowali ten pomysł, zwracając uwagę na konieczność reformy sądownictwa prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. I my postanowiliśmy zapytać mieszkańców, jakie jest ich zdanie na ten temat. Jak łatwo się domyślić, wielu nie chciało opowiadać się za żadną ze stron, jedynie kilka osób otwarcie poparło pomysł demonstracji. Czy uważa pani, że takie manifestacje są konieczne? Tak. Jak najbardziej. Nie są. No naturalnie, bo trzeba mieć nadzieję. To raczej są konieczne, bo może coś przyniosą.
Powinny, jeżeli sobie tego ludzie życzą i chcieliby pokazać, że są niezadowoleni, to oczywiście, że tak. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Kacper Witt. Problemów ze starym mostem na Warcie ciąg dalszy. Tym razem z małą interwencją postanowiliśmy udać się do Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. Jak wszyscy wiemy, prace nad budową nowego mostu na Warcie trwają. Póki co pozostaje nam użytkowanie starego, po części zamkniętego mostu. Mieszkańcy naszego miasta zwrócili nam jednak uwagę na nowo powstałe, dużej wielkości ubytki w nawierzchni, powstałe w starym moście. Postanowiliśmy zapytać zastępcę burmistrza, czy taki stan drogi nie stanowi dla użytkujących most zagrożenia. Na dzień dzisiejszy, jak widzimy, buduje się nowy most. Tamten most jest jeszcze bezpieczny, bo nie jest zamknięty ruch drogowy ani ruch pieszy. Mam nadzieję, że firma, która zobowiązała się do końca pierwszego kwartału przyszłego roku, odda most do użytku. Powiem tak. Zarząd Dróg Wojewódzkich w momencie przekazania inwestycji firmie, to na dzień dzisiejszy firma odpowiada za stan techniczny mostu. Jeżeli jest wyrwa, a widzimy, że po prawej stronie wyjeżdżając z Międzychodu takowa się znajduje, tabliczka jest informująca, która, jak wiemy, nie wolno po tej stronie mostu się poruszać, ale biorąc pod uwagę to, że mieszkańcy faktycznie zauważają ten fakt, zgłosimy się też do firmy z prośbą o to, żeby zabezpieczyli tą wyrwę i było bezpiecznie. I tutaj powinniśmy zakończyć nasz materiał. Okazuje się jednak, że nasza, nazwijmy to, interwencja poskutkowała. Już po 2 dniach drogę załatano. Jak wygląda naprawa? Oceńcie Państwo sami. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Nicole, Kuba i Mikołaj. Kolejny materiał ma na celu przestrzec Państwa przed oszustami podszywającymi się pod pracowników ZUS. Więcej w materiale Ani, Klaudii i moim. W ostatnim czasie na stronach lokalnych samorządów zaczęła pojawiać się informacja o oszustach podszywających się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby takie odwiedzają mieszkańców w domach i wyłudzają od nieświadomych niczego ludzi pieniądze. Przedstawiciele ZUS-u zapewniają jednak, że ich pracownicy praktycznie nigdy nie udają się do domów klientów. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie odwiedzają swoich klientów w domach, żeby poinformować ich o przysługujących ich uprawnieniach czy usługach zakładu. Taki kontakt odbywa się za pośrednictwem poczty, listownie albo w placówkach ZUS. Zakład także posiada platformę usług elektronicznych i wykorzystuje ten kanał do kontaktu z klientami, którzy mają zarejestrowany i uwierzytelniony profil zarejestrowany właśnie na tej platformie. Są jednak pewne wyjątki, w których pracownicy ZUS-u mogą odwiedzić mieszkańców. Osoby starsze odwiedzane są przez pracownika zakładu tylko z okazji jubileuszu setnych urodzin, ale taka wizyta oraz jej termin jest wcześniej uzgadniany z osobą zainteresowaną czy też z jej rodziną. Może się zdarzyć taka sytuacja, że pracownik ZUS odwiedzi klienta, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ale jeśli nie przebywamy na takim zwolnieniu, to właściwie nie powinniśmy się obawiać czy spodziewać nawet takiej wizyty. Oprócz tego klient może być odwiedzony przez pracownika zakładu w momencie, kiedy prowadzi działalność gospodarczą. Siedziba jego firmy jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania, co się bardzo często zdarza. Jest prowadzona kontrola przez inspektora kontroli płatników składek. I wtedy być może w toku tej kontroli okazać się, że jakieś czynności będą do wykonania w siedzibie firmy, która jest jednocześnie miejscem zamieszkania klienta. Przestrzegamy zatem Międzychodzian. Każda z takich wizyt musi być uprzednio z nami ustalona. Jeśli nie jesteśmy pewni celu ewentualnej wizyty w naszym domu, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem ZUS-u. Natomiast każda osoba, która ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy to jest pracownik zakładu, czy to jest jakaś podszywająca się osoba, może te wątpliwości bardzo łatwo rozwiać. Poprzez kontakt z najbliższą placówką ZUS-u albo kontakt telefoniczny. Funkcjonują w zakładzie Centra Obsługi Telefonicznej.
można się tam dodzwonić i potwierdzić, czy rzeczywiście osoby, które kontaktują się, usiłują do takiego spotkania doprowadzić, to są pracownicy zakładu. Dlatego ja tutaj uczulam i proszę o ostrożność naszych klientów, aby nie dali się wykorzystać przez osoby, które nie mają z zakładem ubezpieczeń społecznych nic wspólnego. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Kacper, Ania i Klaudia. W mijający weekend w Międzychodzie odbył się Rupszum Festiwal 2017. Więcej w relacji Nikol oraz Kuby. W dniach 28 i 29 lipca odbył się już kolejny Rupszum Festiwal. Jak co roku motywem przewodnim festiwalu była muzyka niezależna. W tym roku wystąpiły zespoły takie jak Rat, Milking, Siła, So Slow, czy też artyści, tacy jak Martin Monitz. O samej organizacji wydarzenia opowiedzieli organizatorzy. Organizacja Rupszumu zaczęła się mniej więcej w lutym. Wtedy powiedzmy zaczęliśmy formułować strukturę, bo obecnie działamy jako stowarzyszenie. Na poprzednich edycjach działaliśmy raczej jako luźna, niesformalizowana grupa osób. A w tym roku w styczniu zawiązało się stowarzyszenie, którego prezes obecnie szaleje na scenie na basie. A sama organizacja, tak jak mówiłem, rozpoczęła się w lutym. Mimo że na festiwal przybyło niewielu międzychodzian, to i tak wszyscy zgromadzeni bawili się przednio. Liczymy na powtórkę za rok. Dla Ekspresu Międzychodzkiego Nikol i Kuba. Na koniec programu temat, który nurtował nas od dłuższego czasu. Zapraszam na mój reportaż. Gmina Międzychód to nie tylko miasto. To także 26 sołectw, wsi, w których jeszcze jakiś czas temu tętniło życie sportowe i rekreacyjne. No właśnie, tętniło. Piłkarska Liga Sołecka, turnieje, festyny czy zawody. Ta mnogość sportowych wydarzeń to niestety przeszłość. Mimo tego, że infrastruktura sportowo-wypoczynkowa wsi w ostatnich latach mocno się poprawiła, to obecnie brakuje najważniejszego – ludzi, by z niej korzystać. No generalnie porównując to do kiedyś czasów jak były, no to teraz nie za bardzo. No chodzą grać w tą piłkę i tam w inne zabawy jakieś, ale ogólnie im się za bardzo nie chce. Problem wydaje się nie dotyczyć miasta. Powiem tak, na Orliku przybywa dużo dzieci, wszystko zależy od pogody, bo wiadomo, jak jest wielki upał, to tutaj nie znajdziemy zbyt dużo animatorów piłki nożnej, czy koszykówki, czy siatkówki. Po prostu dzieci wolą spędzać czas nad wodą, nie ukrywamy tego. Wiadomo, że obiekt jest jaki jest, w innych miejscowościach jest, obiekty są troszkę bardziej wielofunkcyjne, nawet są małe baseny, czy tam boiska takie piaszczyste do piłki siatkowej, ale nie narzekajmy, w Międzychodzie tak, baza sportowa jest naprawdę jak na taką gminę bardzo dobra. Frekwencja jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Sam pan widzi, jak dzisiaj boisko zapełnione. Sytuacja nie jest obca władzy. Włodarze naszej gminy zdają sobie sprawę z problemu. Gmina jest do tego, aby spełniać potrzeby naszych mieszkańców. To nie burmistrz czy rada miejska sobie wymyśla, że potrzeba gdzieś wybudować boisko czy też siłownię zewnętrzną. Z takimi inicjatywami wychodzą mieszkańcy samych Sołec. Nas to cieszy. Tylko szkoda, że tak jak pan redaktor zauważa, w późniejszym czasie albo to zarasta trawą, albo tak naprawdę nikt się na nich nie pojawia, a są wyłożone w całkiem niemałe pieniądze. Jak można rozwiązać ten problem? Powinny być częściej na pewno, tak myślę, spotkania integracyjne mieszkańców, ale to musi znaleźć się osoba, której się chce, która czuje takową potrzebę i angażuje tych mieszkańców. Przecież na wielu wsiach mieszkają nauczyciele, którzy też często są wychowawcami. I myślę, że nie tylko kwestia pracy w szkole, ale również podejścia do tego, że będąc na tej wiosce też powinienem dać od siebie troszeczkę, nie zawsze to jest zapłacone, na pewno. Często jest tak, że jeżeli coś zrobię, to jeszcze druga osoba to skrytykuje, sami to odczuwamy, ale to nie należy się poddawać, tylko iść do przodu. Tacy ludzie oczywiście się znajdują. Głażewo, Kolno, Bielsko to tylko niektóre wsie z naszej gminy, których mieszkańcy dbają o dobro wspólne. Ludzie ci starają się zachęcić współmieszkańców do korzystania z obiektów,
na przykład poprzez organizację festynów. W tym roku na Placu Zabaw zostały wymienione wszystkie urządzenia na nowe, a prace porządkowe wykonali sami mieszkańcy przy dużym zaangażowaniu młodzieży i dzieci, co bardzo cieszy. Boisko jest utrzymane na tym osiedlu w bardzo dobrym stanie dzięki ciężkiej pracy mieszkańców i również zaangażowaniu młodzieży. Co roku trwają prace remontowe, wszystkie te prace wykonują sami mieszkańcy. Dzięki głosom mieszkańców oddanym na projekt budowy siłowni zewnętrznej udało się zakupić 8 urządzeń, które już zostały zainstalowane i czekają w tej chwili również na mieszkańców i gości. Gdzie zatem leży problem? Na stałe takie czasy po prostu siedzą w domu i w telefonach, w komputerach i gry po prostu na komputerach. I grają między sobą, nie przez internet i to jest po prostu to, nie? Jeszcze kilka lat temu o takich obiektach większość mieszkańców wsi mogła zwyczajnie pomarzyć. Teraz, kiedy takie możliwości są na wyciągnięcie ręki, brakuje osób do wykorzystania potencjału tychże miejsc. Pozostaje zatem zadać pytanie: młodzieży, gdzie jesteś? Dla Ekspresu Międzychodzkiego, Kacper Witt. Przy okazji tematu boisk, mała kryptoreklama. Już 19 sierpnia na osiedlu Słowiańskim w Bielsku, popularnie nazywanym Olminem, odbędzie się kolejny już festyn rodzinny. Dlaczego Państwu o tym mówię? Bowiem w tym roku patronat medialny nad wydarzeniem objęła nasza redakcja. Nie tylko będziemy relacjonować całe wydarzenie, ale także będą mieli Państwo okazję skorzystać z naszej ekspresowej fotobudki. Na samym festynie naprawdę będzie się działo. Loteria fantowa, rozgrywki piłkarskie, a także moc atrakcji dla dzieci. Oczywiście wszystko za darmo. W imieniu swoim, jak i całej naszej załogi serdecznie dziękuję za uwagę. Widzimy się już za tydzień w niedzielę o 17:00. Do zobaczenia.